niepokalana w życiu naszym. Święty Maksymilian Maria Kolbe. Po cośmy się tu zebrali? Co nas tu do Niepokalanowa sprowadziło? To Niepokalana zebrała nas z różnych stron. Czemu nasz przyjazd tak uweselił wszystkich? Skąd pochodzi ta wzajemna miłość? To Niepokalana nas łączy, nasz ideał. Dlaczego niesiemy tak wysoko ten ideał Niepokalanej? Dlaczego jesteśmy rycerzami Maryi? Dlaczego chcemy zdobyć świat dla Niepokalanej wszystkimi godziwymi środkami? I to naprawdę wszelkimi środkami, najnowszymi wynalazkami, które najpierw mają służyć Niepokalanej, a potem dopiero do innych celów. Dlaczego najpierw Niepokalanej? Dlaczego uważamy ten ideał za tak ważny? Dlaczego temu ideałowi poświęcamy całe życie? Dlaczego? Spoza naszego grona niejedni mogliby mieć w tym wiele niejasności. Poganie czcili Boga i teraz czczą. Nie mają jednak o nim bardzo jasnego pojęcia. Ta cześć należna Bogu była i jest u nich bardzo powierzchowna i nieraz zniekształcona. U Żydów wiara w jednego Boga była nawet czysta, ale cześć, jaką mu oddawano, nie była jeszcze doskonała. Pan Jezus przyszedł po to, aby nas odkupić, aby stać się pośrednikiem tej czci. Cześć, jaką człowiek oddawał Panu Bogu, była czcią skończoną i niedoskonałą, bo człowieka. A tymczasem Pan Bóg jest godzien czci nieskończonej. Nie było więc proporcji między tą czcią, jaka się Bogu należała, a tą, jaką Mu ludzie oddawali. Przyszedł więc Pan Jezus, jako Bóg człowiek stał się pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. I dlatego wszystkie nasze modlitwy kończą się słowami przez Chrystusa Pana naszego. W tych słowach czcimy Pana Boga przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa. Wtedy rzeczywiście Pan Bóg otrzymuje chwałę nieskończoną, godną siebie. Ale chociaż ta cześć Pana Jezusa, jaką On oddaje Bogu Ojcu, jest nieskończona, to jednak cześć oddawana przez nas Jezusowi nie jest doskonała. Od rana do wieczora potykamy się i upadamy, i wszędzie spotykamy w sobie wiele niedoskonałości. Nasza cześć dla Jezusa jest nie tylko niedoskonała, lecz jest skalana przez nasze grzechy. Oczywiście Pan Jezus, oddając naszą cześć Bogu Ojcu, oczyści ją, ale z tej naszej czci ileż powinno być odrzucone według sprawiedliwości Bożej. Z wyjątkiem Matki Najświętszej, wszyscy oddajemy cześć Panu Jezusowi niedoskonałą, skalaną i skończoną. Z powodu więc naszej ułomności potrzeba nam pośrednictwa. Jak Pan Bóg dał nam pośrednika Jezusa Chrystusa, tak Pan Jezus dał nam za pośredniczkę Niepokalaną. Niepokalana nie miała najmniejszego grzechu. Ona jedna tylko oddaje Panu Jezusowi cześć nieskalaną. Pan Jezus nie jest tylko Bogiem, ale i człowiekiem. To, co Maryja daje Panu Jezusowi, jest nieskalane,
a Pan Jezus zaś oddaje to Bogu Ojcu jako nieskończone. Wtedy ta cześć, którą my oddajemy Panu Jezusowi przez Maryję, jest i nieskalana, i nieskończona. Są to rzeczy, nad którymi można by się wiele zastanawiać i wiele o nich mówić. Ale na modlitwie dusza do tego najprędzej dojdzie i najlepiej zrozumie. Tłumaczy błogosławiony Ludwik Maria Grignion de Montfort, że Matka Najświętsza jest pośredniczką łask, że przez Maryję trzeba dążyć do Jezusa, a przez Jezusa do Boga Ojca. Naszym ideałem jest zdobyć dla Niepokalanej i przez jej ręce cały świat, dusze, które teraz są i kiedykolwiek będą. Wszystkie razem je zdobyć i każdą z osobna. Gdy mówimy przez ręce Maryi, to nie należy tego rozumieć powierzchownie, ale jako coś wewnętrznego. My to wszystko, cokolwiek czynimy, oddajemy jej na własność. Jej oddajemy na własność siebie samych i wszystko, co nasze. Ona zaś daje to Panu Jezusowi jako swoją własność. Są to rzeczy bardzo głębokie, a nauczymy się ich w kornej modlitwie. To nasz ideał. A jak to ma wyglądać w praktyce? Czy przy wszystkich czynnościach mamy o tym oddaniu się pamiętać? Czy wszystko, co czynimy, jest dla Matki Bożej? Nie. Wystarczy, gdyśmy raz ten akt oddania uczynili. Jeżeli go świadomie nie zrywamy, to on istnieje, choćbyśmy o tym nie myśleli. Praktyczny przykład. Stolarz robi stół na zamówienie. Jednak chociaż on o tym ciągle nie myśli, że robi dla zamawiającego, to i tak stół ten dla niego robi. Gdy raz oddamy się Niepokalanej na własność, to oddanie będzie ważne, chociaż o tym zawsze nie myślimy. Modlimy się często do Pana Jezusa i świętych pańskich, a nie myślimy o tym, aby to ofiarować Panu Jezusowi przez ręce Niepokalanej. Pomimo tego, to jednak te czynności mają takie samo znaczenie, jak gdybyśmy o tym myśleli, i one są całkowicie jej. I wtedy to modlitwy nasze przybierają wartość najdoskonalszą, bo Pan Jezus nie patrzy już wtedy na nasze niedoskonałości, ale na Maryję. Nasza modlitwa jest skończona, niedoskonała, a Pan Jezus przyjmie ją jako nieskalaną, bo z rąk Maryi, chociażby nawet dusza o tym nie myślała. Inna rzecz, że powinniśmy się starać często zwracać do Niepokalanej, chociażby tym imieniem Maryja. Matka Najświętsza jest naszą matką. Należy się przyzwyczaić do tego oddania i stale żyć tym aktem poświęcenia się Niepokalanej. Gdy dziecko psa zobaczy, to pierwsze jego słowo będzie mamo. I kiedy dusza taka wprost instynktownie, wprost odruchowo zwraca się do Niepokalanej, to świadczy o tym, że ona żyje tym nabożeństwem. A wtedy każdy czyn jest bez zmazy, nieskalany. Szatan wie, że dusza, która szukałaby Pana Boga inną drogą, to praktycznie na pewno go nie znajdzie. Dlatego też stara się wszelkimi środkami odwieść taką duszę od Matki Najświętszej.
nawet pod pozorem nabożeństwa do serca Pana Jezusa, jakby to co innego było nabożeństwo do serca Jezusowego, a co innego do niepokalanej. To jest naszym ideałem, aby Pan Bóg otrzymał jak największą chwałę. A święty Ludwik Maria Grignion mówi, że Pan Jezus nie jest dość znany i kochany, bo ludzie nie kochają i nie znają Matki Najświętszej, tak jak znać powinni. Musimy dążyć do tego, byśmy Pana Jezusa miłowali, jak ona go miłowała. By nasza miłość doszła do tego szczytu, by była miłością samej niepokalanej. To jest szczyt miłości i do tego szczytu dążyć musimy. Musimy zdobyć cały świat dla tej miłości, skierować go do zdobycia tego szczytu. Musimy doprowadzić do tego, by niepokalana w każdej i przez każdą z dusz kochała Pana Jezusa. To jest program naszej pracy. To jest nasz ideał. Aby osiągnąć ten szczytny cel, musimy używać wszystkich środków. Wynalazek, jaki tylko się ukaże, powinien być wykorzystany przede wszystkim do osiągnięcia tego celu. Dalszymi środkami, to jeszcze ważniejszymi, są modlitwa, akty strzeliste, a dalej cierpienia. Jeżeli mówimy o modlitwie, to nie chodzi o to, by długo klęczeć i modlić się, ale wzbudzać ciągłe i serdeczne akty strzeliste tak, by nie przeszkadzały w pracy. Gdyby to miało przeszkadzać pracy obowiązkowej, to jak ty i modlitwy opuścić, by nie ucierpiała na tym praca, bo praca w danej chwili to wola niepokalanej, a na modlitwę westchnienia i tak się zawsze dość czasu znajdzie. Cierpiący pracują bardzo dużo dla sprawy niepokalanej. A co ci czynią, którzy już są w niebie? Poznamy to dopiero wtedy, gdy dostaniemy się tam, gdzie oni obecnie przebywają i pracują, już obiema rękami. Gdyż my, żyjąc tu na ziemi, jedną ręką musimy się trzymać, aby sami nie upaść, a drugą dopiero coś robimy. Miłość winna być nam przewodniczką w życiu duchowym. Strzec się powinniśmy miłości własnej w pracy. W cierpieniu niebezpieczeństwo jest jej o wiele mniejsze. Naturalnie nie znaczy to, że trzeba starać się o chorobę. Owszem, jeżeli kto odczuwa jakieś niedomagania, może się leczyć. Tą drogą musimy iść, jaką nam niepokalana wyznaczyła. Musimy iść tą drogą oddania siebie dla niepokalanej i to jak najdoskonalej. Wtedy najskuteczniej będziemy działać, bo przez nas działać będzie niepokalana. Są to środki i sposoby w dążeniu do osiągnięcia naszego celu, zdobycia całego świata dla niepokalanej. Najważniejszą naszą czynnością jest, aby tak starać się żyć, by coraz bardziej stawać się własnością niepokalanej, codziennie coraz bardziej jej. Na to właśnie osobiste oddanie się niepokalanej na wyłączną własność jako narzędzie powinniśmy kłaść główny nacisk. Przyjacielu, kupując książki albo audiobooki na stronie małego, rodzinnego, chrześcijańskiego wydawnictwa na jej głowie.pl sprawiasz, że pojawiają się audiobooki i książki,
największych mistrzów życia duchowego, które nie były publikowane od kilkudziesięciu lat. Pamiętaj, prosimy o nas w modlitwie. My pamiętamy o Tobie.